Witam Was w raju płazów. Prawdziwe królestwo żaby trawnej, traszki karpackiej, ropuchy szarej, stawki pod Krokwią na Olimpie. Miejsce odległe od Tatrzańskiego Parku Narodowego o około 200-250 metrów, niezwykle cenne przyrodniczo. Miejsce, z którego płazy później migrują na teren parku. Przychodzą również z terenu parku tutaj po to, aby się rozmnożyć. Można tutaj zobaczyć wiosną, jak kłębią się żaby trawne. W tym momencie są już kijanki żaby trawnej. I obecnie można zobaczyć, jak przygotowują się do swoich godów traszki. Płazy są bardzo ważną grupą zwierząt. Są ważnym składnikiem łańcuchów pokarmowych. Są pokarmem dla wielu organizmów i same żywią się wieloma innymi organizmami. Gdyby nie płazy, przyroda nie byłaby już taka sama. Dlatego należy chronić takie podmokłe miejsca, żeby miały się gdzie rozmnażać.